Siemanko, siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Prosto po pracy, nie wiem, nie pić, ale tak się stało, że dostałem dzisiaj polskie piwo, polskiego żywca. Także wasze zdrowie przy piątku myślę, że do odcinka sobie wypiję, żeby lepiej się gadało. A jest dzisiaj o czym gadać, widzowie. Wasze zdrowie. Słuchajcie, doszło do, do tragedii, do bardzo nietypowej sytuacji. Tutaj w Holandii, w tej oto miejscowości, bo nie pamiętam nazwy, doszło do dość nietypowej sytuacji. Mianowicie 50-letni Holender Richard zastrzelił 38-letniego Polaka Przemysława wraz z jego żoną na oczach 12-letniego dziecka. I co się stało? W ogóle jakaś chora sytuacja. Widzowie, ten Polak z tą żoną, bo ta żona była Holenderką, Holenderką była ta jego żona, kupili od tego Richarda Dom, i co się okazało, ten dom miał jakieś ukryte wady, i rozpoczął się spór między nimi. Z tego, co udało mi się wyczytać, bo jeszcze nie do końca wszystko jest jasne. I rozpoczął się spór, oni nawzajem się zgłaszali na policję, wyzywali, zaskarżali się, jakoś sobie ubliżali, szantażowali, grozili sobie. Wiecie, różne takie sytuacje. I chyba we wtorek albo w środę, ale chyba wtorek, tutaj wam wkleję, ten holender pojechał do ich domu. Zaszczelił ich, zaszczelił najpierw tą żonę, później tego faceta, tego Polaka, Przemka, 38-letniego i później odpalił live'a, chyba na Facebooku, z tego, co zaobserwowałem. Odpalił live'a, zaraz wrzucę Wam kawałek tego live'a, żebyście mogli sobie zobaczyć. Odpalił live'a. Gdzie tam mówi tak w skrócie, że stała się tragedia, że pójdzie na długie lata do więzienia i tak dalej. I później przyjechała policja i go zgarnęła. Porąbana akcja, nie? O spór, ludzie się zabijają. I słuchajcie, najgorsze w tym wszystkim jest to, że pewna część Holendrów broni tego Holendra. I jeszcze tam wyczytałem w komentarzach, że mają go z jakiegoś bohatera, że on uratował swoją rodzinę. Nie wiem o co do końca tam chodzi, ale dzisiaj on będzie sądzony. Dzisiaj zostaną mu postawione zarzuty o dwa morderstwa i zobaczymy, jak ta sprawa dalej się potoczy. Będę was na bieżąco informował, ale pana akcja. Gość przychodzi, strzela do Polaka, później włącza live'a, płacze na tym live'ie, mówi, że żałuje. Ci ludzie zwariowali, wszystko wrzucają w internet, dosłownie wszystko. I on ma swoich zwolenników, bo ludzie twierdzą tak, że po prostu system nie umiał jemu pomóc, oni się kłócili, policja ani system nie umiał mu pomóc i on po prostu nie widział innego rozwiązania i ich zaszczelił, a broń miał, bo z tego co wyczytałem jeździł na polowania, był jakimś myśliwym i miał pozwolenia na broń. I ten filmik krąży w internecie, Została zrobiona zbiórka dla niego na adwokata, bo niektórzy go tam uważają za bohatera, że on po prostu padł ofiarą systemu, że nie było innego wyjścia. I tak się zastanawiam, jakby było na odwrót, się zastanawiam, gdyby to Polak zaszczelił Holendra, czy też by takie zrzutki robili i mieli go za bohatera. No dziwna, naprawdę porąbana akcja. Tam po prostu w komentarzach, bo czytałem sobie te komentarze i tłumaczyłem. Wiecie, tam YouTube automatycznie tłumaczy te komentarze pod tym filmem. To tutaj Wam gdzieś powrócę. Te komentarze przetłumaczone, co tam ludzie piszą. no Niektórzy mu mają, niektórzy mówią, że gościu powinien siedzieć i tak dalej, ale druga część go bardzo broni i, i po prostu robią zbiórkę dla niego, nie? No Porąbana akcja. Jak to w ogóle dzisiaj o tym usłyszałem. Bo dzisiaj mi się to przewinęło, jak sobie przeglądałem różne informacje o Holandii, bo wiecie, że to robię i przeglądam różne ciekawostki. No i czytam. 50-letni Holender zaszczelił 38-letniego Polaka i jego żonę 44-letnią, chyba z tego co pamiętam. Najgorsze jest to, że wszystko było na oczach 12-letniego dziecka. A po całym tym zabójstwie gościu odpala. Lajwa. Zobaczcie do czego to dochodzi już w dzisiejszych czasach, że jakiś głupi spór o mieszkanie powoduje to, że ludzie do siebie strzelają, nikt nie umie z nikim normalnie porozmawiać, nie można normalnie rozwiązać problemu. Jak gdzieś pójdzie, zgłosić to cię oleją, bo z tego co wyczytałem, to ta rodzina zgłaszała na tego holendra na policję, ten holender zgłaszał na tą rodzinę, no nie wiadomo jeszcze o co tam chodzi, to wszystko wyjdzie na dniach. Będą pewnie artykuły bardziej rzetelne, to Wam przetłumaczę, ale chodziło o to, że to mieszkanie miało jakieś ukryte wady sobie i te małżeństwo chyba miało pretensje do tego Holendra i nie wiem, czy on nie wytrzymał presji, że oni naciskali na niego, że coś jest źle w tym domu, nie wiem, że dar dziurawy, że piec nie działa, nie mam pojęcia, i... ale żeby zabijać od razu, no nie wiem, po prostu wyciągnął giwerę i... No I zaszczelił, nie? I zaszczelił Polaka, ale przeraziło mnie to właśnie, że oni jakieś zbiórki robią dla tego Holendra i część go traktuje jak bohatera. No to jest porąbane jakieś, nie? I on tam płakał na tym live że żałuje tego i tak dalej, ale porąbana akcja. Dobra, słuchajcie, ja uciekam na obiad. Piszcie, co o tym sądzicie, bo ostatnio jak zamawiałem rybę, to jedna osoba w komentarzu się mnie pytała, czy ja tylko... Jem takie smażone rzeczy, czy też gotuję w domu. Nie, oczywiście, że gotujemy w domu ja taką smażoną rybkę. Jem widzowie dwa, trzy razy w miesiącu, jak pokazuję wam jakąś przekąskę. To to nie jest obiad, tylko bardziej taka przekąska, nie? Jakoś frikandela, czy jakiś krokiet. A dzisiaj typowo polskie mielone widzowie. Także widzowie widzicie polski obiadek, kotleciki mielone ziemniaczki. soróweczka, jak najbardziej. Gotujemy, gotuję, ja też potrafię gotować. Emigracja mnie tego nauczyła, że gotować trzeba. No i tak, przy piątku wjeżdżamy: piwko jedno małe, no nie małe, pulitrowe. Pulitrowy żywiec, widzowie, dawno żywca nie je piłem i taki obiadek wjeżdża. Także odpowiadając na ten komentarz, tak, gotuję, gotujemy, jemy też normalne obiady. A te wszystkie snaki i fast foody, które Wam pokazuję, to po prostu jako taką ciekawostkę, że takie rzeczy są w Holandii i jak one przede wszystkim wyglądają. No i tak, widzowie, ja już jestem po kąpieli, po obiadku, po jednym symbolicznym piwku. Biorę się za montaż i kończymy ten dzisiejszy odcinek. Tak trochę nieprzyjemnie, bo ta sytuacja to w ogóle jest bardzo smutna. Dzieci zostały bez rodziców. Holender wpada, strzela do Polaka, zabija go jego żonę. No dziwne czasy mamy, dziwne czasy. Ludzie nie potrafią się dogadać, rozwiązują wszystko przemocą. No by ten rok był lepszy, ale zapowiada się kiepsko z tego, co widzimy. Dobra, trzymajcie się i widzimy się jutro. Bo jutro z samego rana lecę nagrywać w miasto. Pozdrawiam was, miłego weekendu, trzymajcie się.